To jest tak, jakbym za Was poprosił, żebyście nie myśleli o kolorze czerwonym. No to o czym byście pomyśleli, prawda? A, więc jeżeli ja mam powiedziałem, że nie mogę biegać, to myślę o tym, że sobie bym pobiegał. I tam towarzyszył mi przez e, 10 lat. Czy będzie mi towarzyszył dalej? Ten pan się jeszcze trochę łudzi. No, pod 5 pod dych mniej więcej wychodzi już w tym momencie 50 tysięcy złotych za te dwa kolana. No, wiedziałem, że były się je. Kiedyś. No co zrobimy? Nic nie poradzimy na to. Ktoś musiał wyłysieć. Trafiło, padło na mnie. Pół roku mniej więcej nagrywam materiał na temat tego, jaki mam problem z kolanami, co będziemy robić. W międzyczasie zrobiliśmy, w międzyczasie wydarzyło się bardzo dużo, ale materiał jak się nagrywał, tak się nagrywał. Prawdę powiedziawszy, wolałem się skupić na rehabilitacji, wolałem się skupić na tym, żeby dojść do sprawności jako takiej i wymyślić co dalej, ogarnąć się z tym co dalej i zaakceptować chyba, co dalej. Ale o tym za chwilkę. Kilka lat temu jeszcze, jak prowadziłem grupę MX Endurance, to znaczy prowadziłem IT dla tej grupy. Ta grupa jeszcze istniała, zanim się to sprzedała i w ogóle zniknęła, ale to już inna sprawa. Mieliśmy a, kiedyś wywiad z fizjoterapeutą. Miał taki fajny tekst na temat tego, że trzeba dbać o siebie, bla, 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 bo potem będziesz miał 14, 40 lat, rozpieprzone kolana i będziesz narzekał, że kiedyś mogłeś, a teraz już niestety nic nie możesz. I no, no i utkwiło w pamięci. Ale po kolei, słuchajcie, 2024 rok, jak się zaczynał, albo jak się kończył 2023, były świetne plany. A plany startowe, powrót do triatlonu Mistrzostwa Świata w grudniu 2024, czyli za miesiąc, mamy teraz listopad, jakby to się do później. I świetne plany, zaczynamy treningi, jedziemy do Tajlandii, poćwiczymy troszkę, wkręcimy się w to wszystko. Będzie super. super. Pojechałem do Tajlandii, zacząłem biegać, zacząłem. Troszeczkę bardziej trenować już pod triatlon. Nie byłem roztrenowany, tak, żeby być w ogóle roztrenowany, ale jeśli chodzi o triatlon, to, to nic, nic nie robiłem. Przez kilka dobrych covidowych lat zacząłem biegać przez chyba tam byłem dwa tygodnie, pierwsze półtora tygodnia było ok, później z mi kolano zajebiście. Ale taki balon. O... Co zrobiłem? Kupiłem sobie jakąś opaskę na to kolano, powspinaliśmy się trochę, przyjechała moja partnerka, pozyzaliśmy w Tejlandię, przyjechaliśmy do Polski. Kolano się uspokoiło. Odwiedziłem jednego fizjoterapeutę, um, który zbadał mnie. Myślałem że sobie, coś naderwałem, po prostu myślałem, że zerwałem jakieś więzadło albo coś, coś uszkodziłem. W najnormalniej w świecie. I co? fizjoterapeuta stwierdził, że nie ma tam nic strukturalnego. Normalne kolano biegacza trzeba wzmocnić mięśnie, porozciągać się, dać odpocząć, bla, bla, bla e, i tak dalej, i tak dalej. Może zwrócić trochę uwagę, bo e, miałem wtedy, no, ważyłem, dobrze, ponad stówka, jakieś 106, 107 kg, dużo ja wiem. Ok, dobra, teraz waży 94. E, jest trochę troszeczkę lepiej. Kolano się uspokoiło, minęło kilka miesięcy. Byłem w Polsce, wtedy akurat więcej się wspinałem. Nie biegałem. Nie dało się jeździć na rowerze. Nie pamiętam, czy to zrobiłem na siłowni rowerowo, czy tylko po prostu si chodziłem na siłownię i się wspinałem. I po chyba w styczniu lutym znowu to rano spuchło. Tak zajebiście, że coś z tym trzeba było wiadomo, że coś tym trzeba będzie zrobić. Wróciłem w marcu do, do Nowej Zelandii. W końcu tego albo marzec tego roku i tam się zebrałem za diagnostykę. Najpierw mm, trzeba było się umówić do lekarza rodzinnego, który dał skierowanie do um, ortopedy chirurga. Ten ortopeda zobaczył mnie, pooglądał, stwierdził, że trzeba zrobić rezonans. Zrobiłem rezonans, to już w kwiecień. Na rezonansie wyszły no nieciekawe sprawy. Wyszło pęknięcie chrząstki na kości um, udowej, pęknięcie chrząstki na kości y, na rzepce. Nie na rzepce. Na końcu piszczelowej. Uszkodzenie chrząstki na rzepce i y, opuchlizna cesta Bakera, która jest, jest spowodowana opuchlizną. Kawałki chrząstki pływające sobie w mazi stawowej. Co jeszcze? Chyba tyle. Zobaczyłem ten rezonans, zacząłem sobie czytać w, w internecie, co to jest. Mam to jest opisane. Trójprzedziałowe uszkodzenie chrząstki w obrębie kości piszczelowej, udowej oraz rzepki. Zanudowałem sobie. Ach. No, według internetu można z tym coś zrobić. Po Posprawdzałem w internecie, co można z tym zrobić. Jest kilka opcji operacji, jest kilka opcji jakichś sterydów, niesterydów, czyszczenia, treningów, bla, 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 w zależności od tego, jakiego to jest jak bardzo jest ta chrząstka uszkodzona. Ja wtedy nie wiedziałem. Jeden, co wiedziałem, to to, że boli mnie kolano przy obciążaniu, przy zgięciu, gdzie na maszynie do prostowania nóg praktycznie podnosiłem całą maszynę przed, przed kontuzją, czyli tam było jakieś 90 kg mniej więcej. Po tej kontuzji, gdy to się zaczęło, nie mogłem podnieść więcej niż 15 kilo, 20 kilo, bez, bez bólu. To było tak drastyczne. To Ta noga sobie troszeczkę pucha, troszeczkę nie. Ta opaska pomagała. Kupiłem sobie opaskę, która była troszeczkę za mocna. Pamiętacie ten film, taki mały film alternatywny Batman Krzysztofa Nolana, kiedy on sobie zamontował to fajne urządzonko na, na kolano i nagle musiał, mógł już chodzić. Pytałem swoją znajomą fizjoterapeutkę, czy jest takie uszkod... urządzenie. No mówi, że jest takie. Nie, że nie ma takiego urządzenia jak w Batmanie oczywiście, ale można założyć ortezy, które będą to stabilizowały. Problem polega na tym, że donosi się takie ortezy, spadają mięśnie, uda z tego względu, że one się nie aktywują. No, coś za coś. Dopchanie się do ortopedy w Nowej Zelandii było problematyczne. Minął kolejny miesiąc, trafiłem do niego, po czym pan ortopeda powiedział, no niestety, ale no, ono, z tym to się nic nie da zrobić. Tak po prostu nic. Co mam, tym, co mam z tym zrobić? Nic. Nic. Możemy podać sterydy, możemy zrobić artroskopię, żeby to wszystko wyczyścić i w zasadzie tyle. Dziękuję, do widzenia, zapraszamy e, i na tym e, skończył ten pan ze mną rozmowę. Dorwałem się do niby najlepszego lekarza w Nowej Zelandii, a, który jest ortopedą od kolan. Dopchałem się do niego, a, on popatrzył na rezonans, popatrzył na kolano, powiedział, że trzeba zrobić operację mikrozłamań. Operacja mikrozłamań polega na tym, wszystko już teraz wiem, bo się musiałem zdoktoryzować na ten temat. Polega na tym, że czyści się całą chrząstkę z tego materiału uszkodzonego, nawierca się dziurki w kości, to to, to, to całe miejsce zalewa się szpi, mieszanką szpiku i krwi, tworzy na tym strób. Ten strób po kilku miesiącach albo, albo po roku przekształca się w coś, co jest chrząstko podobne, tylko to są naprawdę tkanką włóknistą, nie chrząstną, ale o tym jeszcze wtedy nie wiedziałem. Porozmawiałem z nim na temat innych operacji, jakichś przeszczepych jakieś, przeszczepy chrząski, jakieś hodowanie, hodowanie w laboratorium, terapię komórkami macierzystymi. z Odpowiedziałem na to wszystko: Nie, 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 potrzebujesz to, potrzebujesz tego, i to wszystko, nic ci więcej nie jest potrzebne. W międzyczasie poprosiłem o zrobienie rezonansu prawego kolana, tak żeby wiedzieć, czy to jest po prostu uszkodzenie kolana, czy coś się dzieje. W prawym kolanie wyszło uszkodzenie szonskie, ale nie tak bardzo poważne jak w lewym. Tyle wiedziałem mniej więcej. Przyjechałem do Polski w czerwcu, w międzyczasie poszukałem jeszcze, że w, że w Polsce jest kilka klinik, które są dużo bardziej wyspecjalizowane, wiedzą co robią i możliwe, że to będzie, że to będzie lepsza opcja, żeby zoperować się tutaj. Mam międzynarodowe ubezpieczenie. Ubezpieczenie ma około 30 tysięcy dolarów limitu na terapię poza granicami kraju w momencie, kiedy te terapie nie są dostępne w kraju. Więc pomyślałem, że jeżeli będę robił coś, co jest niedostępne w Nowej Zelandii, na przykład przeszczop cząstki, nie wiedziałem jeszcze dokładnie, dokładnie, co będziemy robić, to um, ubezpieczenie mi to, mi to zwróci. <gryw> Jak to było z tymi planami? No. Przyjechałem do Polski, trafiłem do jednego lekarza w klinice Miraj, porozmawiałem z nim. Um, on powiedział bardzo ciekawą rzecz. Z jednej strony powiedział, że oczywiście że to jest do naprawienia. Może nie wiadomo jakie będą efekty tego, ale jest to do naprawienia. Robi się autoprzeszczep. Zaraz o tym powiem troszeczkę więcej. Więc miałem już trzech lekarzy i każdy mu co innego. Pierwszy mu nic się z tym nie da zrobić. Drugi powiedział, że um, można zrobić mikrosomania i tylko mikrosomania. Trzeci powiedział, że mikrosomania są złe, bo to w ogóle jest, to byłby błąd, bo to jest tak duże uszkodzenie, że mogłaby na przykład kość pęknąć, albo to kolano nigdy już by nie było takie jak być powinno. I powiedział, że można zrobić procedurę, która się nazywa Autokard. Procedura polega na tym, że bierze się chrząstkę, która jest w tym kolanie, wyciąga się, oczyszcza się cały kolano, chrząstkę się mieli, dodaje się do tego kilka fajnych składników, kilka klejów, i tą mieszanką tapetuje się, wszystkie miejsca uszkodzone. Brzmi ciekawe, ciekawie, brzmi ciekawie, a wygląda jeszcze ciekawie, ja mam film i za chwilę wrzucę ten film. Także jeżeli ktoś ma problem z oglądaniem rzeczy chirurgicznych, gdzie się różnie różne to zapraszam przewinąć później albo do widzenia. O, jeszcze powiem, jak będę chciał coś pokazać. Trafiłem do kolejnego lekarza, żeby potwierdzić, który z tych wszystkich trzech um, mówił coś, co potwierdzi ktoś inny. Trafiłem do doktora Słonarskiego, który je przyjmuje w klinice Karolina w Warszawie. Bardzo dobrej klinice, klinice ortopedycznej. I zaczęliśmy rozmawiać. Potwierdził to, co mówił Poprzedni lekarz na temat um, operacji autokart dorzucił do tego jeszcze kilka opcji, że można e, założyć membranę z pochodnej kwasu hialuronowego, która to wszystko zespoli Um, można do tego jeszcze podać yy, wysokopłytkowe socze, które będzie pomagało w gojeniu i tak dalej, i tak dalej. Ale przy okazji, jak już robimy to lewe, to ja bym proponował także zrobić prawe, z tego względu, że to prawe Panu się też rozpieprzy. Yy, szczególnie jeżeli zrobimy lewe i będzie Pan bardziej obciążał prawe, to prawe się rozwali, wtedy będziemy musieli zrobić prawe, będzie Pan obciążać lewe. Także może byśmy zrobili dwa naraz, nie? 42 lata. No. No dobrze, zdecydowałem się, że robimy dwa, dwa kolana Miałem jedno pytanie tak naprawdę Czy będę mógł się przenieść z wózkoń inwalidzkiego na kibel czy, yy, czy będę musiał leżeć przez te dwa tygodnie Odpowiedział, że nie, nie, nie Bez problemu, aż tak źle nie będzie Możliwe, że to jedno kolano lepsze Czyli prawe będzie można troszeczkę obciążać Więc nie powinno być dramatu Da sobie Pan radę yy, Lepiej zrobić obydwa Cena 35 tysięcy złotych Za obydwa Plus minus, już się pamiętam może, może, może 38, jakoś tak na spoko, mam ubezpieczenie, prawda? Wysłałem to do ubezpieczyciela swojego w Nowej Zelandii, odpisał, a tam drobnym druczkiem mam napisane, że grafy szansne są nieuznawane nie w ogóle. Także jest czerwiec, 40 koła do tyłu mniej więcej. Przyjechałem do Polski na operację, która. Przyjechałem na dwa miesiące, tak naprawdę, zobaczyć diagnostykę, zobaczyć, co można zrobić. Będziemy robić operację dwóch kolan na jednego kolana. Powinnam wrócić do, do Nowej Zelandii do pracy w końcu sierpnia. I tniemy się. Operacja. W szpitalu może być ładnie, fajnie. Mogą dawać dobre jedzenie, może być naprawdę przyjemnie. Ludzie mogą być uśmiechnięci. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Może nie tyle pozytywnie zaskoczony. Wszystko było świetne. Świetnie. Świetna obsługa, świetnie wszystko zrobione. Świetna opieka. Naprawdę, jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek problemy ortopedyczne, szpital Karolina polecam. Musicie mieć portfel. Ale poza tym, poza tym jest naprawdę super. Naprawdę świetnie. Nie? Ja wiem, godzina konstelacji kosztuje 350 albo 400. Pobyt, jeden dzień pobytu w jednoosobowym pokoju to jest 1200. Jest wesoło, tak? Teraz, teraz ja się z tego mogę śmiać. Wiecie, jest coś takiego, że ludzie, którzy ulegają jakimś wypadkom i zmieniają się życie. I wpadają w depresję, to statystycznie po 6 tygodniach wracają do tego punktu, z którego wyszli. Także, wszystkie, wszystkie takie rzeczy, które są strasznie zmieniające życie, one są zmieniające życie krótkotwale z tego względu, że ludzie tak naprawdę potrafią się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości, potrafią się ogarnąć i potrafią funkcjonować. Ja miałem tego przedsmak, taki drobny przedsmak, bo spędziłem na wózku dwa tygodnie i powiem Wam nie polecam. Naprawdę. Bycie zależnym od innych, bycie zależnym od tego, czy jest próg, czy nie, nie polecam, ale trzeba było zrobić. Okazało, plus był taki, że okazało się, że prawą nogę mogę obciążać zaraz po operacji, więc mogłem na niej troszeczkę tykać, więc wózek, wózek przez te pierwsze dwa tygodnie był mi potrzebny, żeby się poruszać, żeby wyjść na zewnątrz w ogóle, bo bałem się tak naprawdę chodzić o kulach. Ale po 6 tygodniach chodzenia o kulach obrecz barkowa zaczęła wyglądać troszeczkę inaczej. Tak patrzę na siebie w lustrze, tak. Hmm. To w sumie służy człowiekowi. taka dygresja drobna. Po 6 tygodniach mniej więcej kule odstawiłem, zacząłem. Cały czas szła rehabilitacja. Trzy razy w tygodniu. Rehabilitacja polegała na początkowo mniej więcej na masowaniu miejsc operacyjnych, operowanych. Tu jeszcze nadmienię, tylko że. Całość miała być robiona troskopowo, niestety lewo kolano było na tyle uszkodzone, że trzeba je było rozciąć. I teraz uwaga, wrzucę materiały, także jeżeli ktoś ma problem, to niech sobie chwilkę zamknie oczy albo się odwróci. Operacja jest ciekawa, naprawdę jak to, jak to zobaczyłem to wygląda troszeczkę tak jakby jakąś, jako, jakąś świnię rozkroić na, i wyciągnąć z niej golonkę. No. Nie czarujmy się, no jest to naj, naj, najbezpieczniejsze, naj, najprzyjemniejsze. W ogóle, gdy ja miałem mieć operację, rozmawiałem z pierwszym anestezjologiem i pani anestezjolog zapytała się mnie, czy chce być w ogóle przytomny, czy chce być, um, czy chcę być, um, czy, chcę być um, czy chcę spać. Ja powiedziałem, że chcę być przytomny, no bo chcę zobaczyć. Drugi anestezjolog się nie pytał tego, tylko po prostu usłyszał głupiego Jasia i zanim się zorientowałem, to już mnie budzili. E, Też ciekawe. Przeżycie. Obudzisz się z jakimś weflonem wrzuconym w kręgosłup z tego względu, że przez najprzedniejsze 24 godziny dostajesz jeszcze jakiś środek przeciwbólowy. Wszystko jest ciekawe i dziwne. Mm. Ale czy było warto? Chyba tak. Minęły 4 miesiące. Co mogę robić w tym momencie? Funkcjonuje normalnie. Korany się zginają. Jest nadal bolesne obciążanie ich pod zgięciem, więc chodzenie po schodach jest problematyczne. Oczywiście nie można skakać, nie można biegać, nie można robić niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób tę chrząstkę uszkodzić, bo jak się dowiedziałem po operacji, to ta chrząstka potrzebuje mniej więcej roku, żeby się przebudować. Ta chrząstka wszczepiona w te miejsca operowane. Z miesiąc są mistrzostwa świata w połówce, w Nowej Zelandii, na które Cię dostałem w 2020. Pamiętacie to jeszcze? Jak byłem w Tajlandii, tam wyżebrałem miejsce, gdzie wiele osób pisało, żeby nie wzięło, bo to było tam kilkunastu miejsce, był roll down. No i co? 500 dolarów i się poszło paść niestety. Przepisy, przepisywałem mi kilkukrotnie. Oczywiście nie zrobię żeby była jasność w tym grudniu, bo um, no, chwilkę nam zajmie powrót do sprawności. Co jest ciekawe, miałem trenażer przez miesiąc, bo e, mogę jeździć na rowerze i na tym trenażerze 250-300 W pykło bez takiego bólu i bez problemu, także jest nadzieja. Um, natomiast jaki będzie tak naprawdę efekt operacji? Zobaczymy za mniej więcej za rok. Z tego za rok od operacji, czyli jeszcze mniej więcej pół roku, bo na tyle potrzebuje książka, żeby się przebudować. Um, czy można było zrobić coś innego? Tak. Jest jeszcze droższa operacja, która polega na tym, że jest podobna do, do tej, którą miałem zrobioną, czyli ten autokar, gdzie wyciąga się chrząstkę, która jest już w, w kolanie uszkodzona, obrabia i wszczepia z powrotem. Natomiast troszeczkę droższa operacja, troszeczkę, czyli razy dwa, polega na tym, że tę chrząstkę się wyciąga z tej chrząstki i izoluje się chondrocyty, które budują Całą um, tę tkankę szęsną i tylko te chondrocyty się szczepia. Podobno daje troszeczkę lepsze rezultaty. Do końca nie wiadomo z tego względu, że ta metoda um, jest stosowana dłużej, więc mamy więcej badań. Um, metoda autokart stosowana jest od chyba kilku lat mniej więcej, więc nie ma tych długoterminowych badań. Natomiast 95% pacjentów, którzy mieli robione um, kolana metodą autokart, um, w ankiecie um, odpowiada, że. Um, Wykonałoby ją po raz kolejny, gdyby musieli. Także są zadowoleni z rezultatów. Jaki będzie rezultat, yy, do końca nie wiadomo. W teorii powinien dać 100% powód do sprawności, w praktyce zobaczymy. Dbam o fizjoterapię, yy, ćwiczę, trenuję. Robię wszystko to, co mogę, biorę wszystkie suplementy, jakie można, jakich nie można, jakie dają efekty albo jakie nie dają efekty, tylko dają placebo. Ktoś napisał, że mogą się przydać. A to możemy kiedyś porozmawiać, żebyście byli ciekawi, to dajcie znać. Natomiast jedno, co można zrobić, to troszeczkę przewartościować swoje plany sportowe. Wiecie, ja nigdy nie byłem sportowcem. Ja w szkole podstawowej, jak koledzy grali w siatkówkę, to ja siedziałem i sędziowałem. Czyli nie chciałem się grać. W liceum poznałem rower, bo moja mama kupiła mi rower górski i jeździłem dużo na rowerze, dopóki nie złamałem sobie, nie zwichnąłem sobie otwarcie kostki stawu skokowego. To jest też ciekawe, bo nie połamany, a kośnie można, można pooglądać. I wtedy troszeczkę odpadłem z tego roweru. Wróciłem do sportu. Gdy wyprowadziłem się do Londynu w 2011, wtedy zacząłem, znaczy nie, wiem, czy, nie wiem nawet czy można powiedzieć, że wróciłem do sportu, zacząłem tak naprawdę ze sportem swoją przygodę wtedy. Zacząłem biegać, zacząłem jeździć na rowerze, zająłem się triathlonem, triathlon towarzyszył mi przez 10 lat. Czy będzie mi towarzyszył dalej? Ten pan się jeszcze trochę łudzi. Jeszcze nie powiedziałem nie, bo zobaczymy, jeżeli okaże się, że będę mógł biegać, to jest tak, jakbym za was poprosił, żebyście nie myśleli o kolorze czerwonym, no to o czym byście pomyśleli, prawda? A, więc jeżeli ja mam powiedziałem, że nie mogę biegać, to myślę o tym, że sobie bym pobiegał. I e, czy to się uda, czy nie, to zobaczymy, gdy wszystko już będzie zagojone i gdy e, już będzie najlepiej, jak być może, że już lepiej nie będzie. Wtedy będzie można e, zobaczyć, czy bieganie jest w ogóle e, możliwe. Jeżeli tak, zobaczymy, jak będzie z tym Tratonem. No, na pewno przez najbliższe rok półtora. Nic z tym nie zrobimy. Jeden co mogę robić to dużej na nerwerze, trenować na razie górę, z tego względu, że niestety nóg nie, może, nie mogę obciążyć przez najbliższe kilka miesięcy i powoli wracam do wspinania, bo mi się bardzo podoba, a nie jest jakoś tak bardzo obciążające dla kolan, przynajmniej na tym poziomie, na którym mógłbym się wspinać w tym momencie. Także to jest cała aktualizacja. Żyję, mam się dobrze triatlonu na razie nie ma, biegania na razie nie ma, Robert rower się zacznie, wracam do Nowej Zelandii za 2,5 tygodnia, więc tam jest trenażer, tam jest rower, ustawimy go sobie przez całe nowozelandzkie lato, no tutaj wiadomo, się zaczyna zima, do Polski przyjadę mniej więcej za jakieś pół roku i mam nadzieję, że następne lato będę już mógł spędzić na zewnątrz i spędzić je bardzo aktywnie. Na koniec tylko podam rachunek do końca, no pod, pod 5 d mniej więcej wychodzi już w tym momencie, 50 tysięcy złotych. Za te dwa kolana. Mam nadzieję, że to zadziała, bo inaczej to będzie troszeczkę problem. Za 20 lat, mniej więcej, prawdopodobnie trafi mi się do proteza, bo um, prawdopodobnie to, co się stało, nie stało się tylko z, z nadużycia, ale może być to jakiś problem systemowy. O tym nie będę się wypowiadał z tego względu, że. Um, Raz, że nie wiem, a dwa, że nie, wszystko, nie, 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 nie na temat wszystkiego się od razu zewnętrzność, prawda? Także muszę sobie jeszcze zrobić troszeczkę diagnostyki prześwietlić inne stawy, zobaczyć, czy nic y, nigdzie indziej się nie dzieje. Ale poza tym można funkcjonować. Chyba tyle. Może by do jutyła wrócił. Zobaczymy. Tyle.